Sometimes I can hate you every day. Sometimes you can fuck on everyone you see. Only one can really make me stay. Sign from the sky said to me, special one. And I've been searching for someone to give my love. And when I thought that all the hope was gone, smile, there you were, and I was gone. I always will remember how I felt that day, feeling indescribable to me. Yeah, I always knew there was an answer for my prayer. And you, you're the one for me. Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale, z tej strony Marlena Załoga i ja witam Was serdecznie z pola marchewkowego. Akurat mamy piękny zachód słońca, za mną załadowana już przyczepa. Zobaczcie tylko, jak marchewka ładnie wygląda. Nie da się tego opisać, wyglądać to może wyglądać, ale nie da się tego opisać, jak marchewka świeżo kopana, a nawet taka na pryzmie, jak ona pięknie pachnie, to jest taki piękny zapach, że naprawdę szkoda, że jeszcze internet nie poszedł o krok do przodu, że można by było przesyłać zapachy. Wtedy byście poczuli ten zapach również u siebie przez ekran. Naprawdę kopanie marchewki w tym roku idzie nam na tą chwilę bardzo dobrze. Mamy świetne warunki, ponieważ ziemia się dosłownie, patrzcie, ziemia się sypie. Sypie się pięknie, także naprawdę pomimo tego, że pogoda akurat na chwilę obecną wygląda w ten sposób, że sobie dzień popada, później dwa dni przerwy, później znowu popada, to jest naprawdę gleba utrzymana, wilgotność gleby jest utrzymana na takim poziomie, że daje to nam naprawdę fajne warunki do kopania marchewki, także buraczki są wykopane, została tylko marchewka. I w kwestii marchewki to jesteśmy z niej zadowoleni w tym roku. Nawet po tej działce, bo niedawno na nią zjechaliśmy i naprawdę rewelacyjnie nam się ona kopie tutaj, to widzimy, że zakładaliśmy, że będzie potrzeba większą ilość redlin na przyczepę, a teraz wykopaliśmy już jedną wiltonkę i tą ósemkę z Unii i zauważyliśmy, że potrzeba było do tego mniejszą ilość redlin, także tutaj tym bardziej na plus. Do końca nie wiemy, jak jest z wagą marchewki, bo też słyszałam, że kierowcy coś tam
wspominali na samym początku, jak zaczynaliśmy kopać marchew, że marchewka w tym roku nie waży. Ale też trzeba wrzucić teraz na tapetę, że padał deszcz, więc zobaczymy, jak to też wpłynęło na wagę, ale to dopiero, gdy będziemy mieć załadunki, a do tego jeszcze chwila. Czy ona chce mnie rozjechać? Aj, ta Vera. Vera. Vera w pędzie. A ona chyba na mnie czeka. Witam. Witam panią serdecznie. Ktoś, jak tam? Ktoś chciał cię rozjechać? Tak, ty chciałaś mnie rozjechać. Ja? To Nikodem. Nikodem. A Nikodemek tak naprawdę podczas tych wykopków ma najlepszą pracę. Relaksy. Spanie. On się aż popatrzył. Relaksy. A kiedyś takie były buty, chyba babcie je nosiły, to się relaksy nazywało. Dobrze pamiętam? Chyba coś pamiętam takiego, że... Możliwe, że mogło tak być. Mogło tak być. Także proszę bardzo, z tyłu wieltoneczka. Kradziona. Kradziona. Ale to nic, nikt nie musi o tym wiedzieć. Dobra. No elo, Marlenka, przyjemnej pracy życzę. A, no dzięki, dzięki. Pa, pa! Werka poszła wymienić ciągnik, ponieważ wieltonka jest już pełna, załadowana po brzegi. Także mam chwilę i pokażę wam, jak mamy przestawiony kombajn do marchewki, a mianowicie na każdą redlinę mamy takie dwa talerze. Tutaj mamy pazurki i żeby jeszcze usprawdzić nam pracę, żeby nie było mniej ziemi na taśmie, na stole do przebierania, mamy tutaj położone dwa kawałki, osobne oczywiście taśmy, przymocowane na łańcuchach. Także szkoda, że są one w ziemi. Może jak dojedziemy, będzie wszystko na wierzchu, to pokażę wam jeszcze raz, jak to wygląda. Vera już nam zajeżdża, aktualnie nawraca, więc pokażę wam jeszcze z tej strony. Może będzie lepiej to widoczne. Ziemia bardzo ładnie się sypie dzisiaj. Zobaczcie tylko, na pył, także nie ma co narzekać i mamy naszą Werę. Tak wygląda dzisiejsza praca i dzisiejszy areon na dziś, więc wracam na kombajn. A na kombajnie, drodzy państwo, mamy marchewkę. A cóż by było innego na polu marchewkowym? Mamy marcheweczkę. Tak wygląda.
tego wszystkiego jeszcze o jednej kwestii, która się dzisiaj dzieje na naszych oczach. I było to w sumie widoczne i w ubiegłych sezonach naszych marchewkowych, ale no zaraz nawet odwrócę kamerkę i Wam to pokażę. Jest problem z myszkami. I teraz odwracam kamerkę. Zobaczcie to. Tutaj nie ma, jest tylko po prostu osłonka wyjedzona. O, tyle zostało z marchewki. I to się zdarza naprawdę na dużej ilości redlin, jest to widoczne. Od razu zobaczcie, jaki piękny zachód słońca. Niesamowite. Tak się żyje u nas na wsi, jest naprawdę, jest pięknie. I niedaleko odchodząc, znowu to samo. Sama osłonka, a środek wyjedzony. No i to się niby tylko tak wydaje, ale naprawdę na hektarze takich osłonek się u nas zbiera. Właśnie tutaj mijamy przyczepę wykopaną, na Wieltonce też już górka jest, ale pięknie. Niebo jest naprawdę niesamowite, aż cykne zdjęcie. I też był chwilągnik, bo nie uwierzycie, ale zostawiłam w smerfie rękawice i jedną znalazłam u Werki w ciągniku w Fendzie, drugą mama dała mi na kombajnie, ponieważ miałam dwie lewe i przepracowałam jedno kółko w takich rękawicach, co było bardzo niewygodne. Jeszcze podejdę bliżej kombajnu i pokażę Wam, jak się kopię. Wera, patrzcie, jak Wera ma talent do ładowania. Tak ładuje. Ojejku. I tutaj też wcale nie jest gorzej. Gorzej? Nie jest gorzej, mówię. O, i nasz obywatel. O, nie widać go. No więc ja wzięłam sobie kanapkę. Werka porobiła wszystkim kanapeczki w pole, a wiecie, że w polu smakuje najlepiej. W polowych warunkach. Więc zmierzamy w kierunku marchewkowej krainy. Czyli jedziemy po prostu rozładować przyczepy. Widzimy się w domciu. U nas oporowo. Na dwa ciągniki sypiemy marchew, a tutaj sypią się od razu buraki. Buraki trzykłowe oczywiście, także całą działkę praktycznie będziemy mieć w tym roku zasypaną. O, proszę bardzo, o, będzie kolejna kubka. Także pryzma naprawdę z godziny na godzinę, a raczej z przyczepy na przyczepę wygląda coraz to bardziej pokaźnie. I tak oto mamy kolejne dwie przyczepy wykopane. Także kiprujemy, zamykamy burty i lecimy. Lecimy kończyć kolejną działkę. O, a co tu za królowa idzie? Królowa Bona? Tak? O, witam panią. Chodź. My już wracamy do domu. Mama New Hollandem, tatuś mniejszym smerfem, a my z Werką Fendem. Działka została wykopana, także można myć się po ciężkiej pracy i spać, bo naprawdę jesteśmy zmęczone. Godzina też już na zegarku przekroczyła grubo północ, ale w sumie nie liczy się czas, tylko to, że zakończyliśmy w sumie już kolejną działkę, także obyło się to bez żadnej awarii. Wera, hamuj! Dobrze, że w Fendzie są dobre hamulce. O, z lewej strony też rodzice jadą. Także co, zostało nam wykiprować przyczepy. I tak jak Werka wspomniała, myć się i spać, odpoczywać po pracy, bo jutro też przed nami długi, ciężki dzień, również w czym innym jak nie w marchewce, prawda Wera? No zobaczymy, jak to będzie, bo deszcz padać. Oby, żeby nie padał. Oby nie, także zobaczcie, my już jesteśmy w domu. Także co, mamy nadzieję, że dotrwaliście z nami do końca. Wera, jesteś? Jestem, ale co ty, znajomi w mruganiu, widziałaś? Nie widziałam. To trzeba było się patrzeć. O, trzeba było. O, tutaj mamy buraczkową, marchewkową krainę u nas. Do wyboru, do koloru, naprawdę sporo tego jest. Szkoda, że po nocy. Nie chcę nic mówić.
Ale co nie chcesz mówić? Ale u nas w domu ktoś też ogląda? Koty oglądają coś? Dziwne rzeczy, faktycznie. No widzę, że się świeci światło. Mam mrugę. Ale jaja. Zaraz zobaczę, pójdę. Dobra, ale już miałyśmy kończyć, także zobaczcie jeszcze tylko, jak pokaźnie to wygląda. A my już się z wami żegnamy, skoro jesteśmy już w domu. Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Lajkujcie, komentujcie. Wera musiała podjechać pod okno. Nie no, nawet ja nie boję się tam iść. Weź czur, no nie gadaj. No, ale do ciebie tam mrugę. No nie wiem, zaraz. No zobacz. No co zobacz? No mrugę na różowy i na niebiesko. Może? Nie wiem, co może tam być. Telewizor może być włączony? No, na pewno jest włączony telewizor, ale jak? Jak włączył się telewizor? Nie wiem, koty włączyły. Dziwne rzeczy. To co, nie kiprujesz jej? Nie. Nie? To trzeba najpierw podgarnąć, a teraz nie mogę wysypać. Dobra, to co, Wera? Kończymy już. Definitywnie. Tak. Elo. Elo. Znamy się. Nikodem też. Nikodem też, także bye bye. Pa pa. Gasimy sprzęt. I idziemy odpoczywać.